proszę powiedzieć, czym zajmuje się Samana Group? Samana Group zajmuje się budową prywatnego miasta na Półwyspie Samana w Republice Dominikany dla przedsiębiorców i wizjonerów z całego świata. Chcemy stworzyć miejsce, które łączy to, co najlepsze z dwóch światów, to znaczy europejska infrastruktura połączona z karaibskim rajem. Na jakim etapie jest inwestycja? Jesteśmy na etapie oddajemy pierwsze nieruchomości do użytku oraz stale rozbudowujemy infrastrukturę w naszym miasteczku. Między innymi zbudowaliśmy 2 km dróg, a co najważniejsze, rozpoczęliśmy budowę naszego flagowego projektu Samana Nomad City, nowoczesnego kompleksu apartamentów dla tzw. digital nomadów. Jak to się stało, że zaczęliście tę inwestycję? Kto wpadł na pomysł? Proszę odsłonić trochę rąbka tajemnicy. To jest bardzo ciekawa historia. Zaczęła się od przyjazdu Marka Zbrodowskiego za swoją narzeczoną Jaricą, który zakochał się w Dominikanie i poznał dwóch wspólników Samana Group, Shannona oraz Tomasa. Zakochany karaibskim rajem wpadł na pomysł, a może bym otworzył hotel. Jeden ze wspólników Marka zadał mu pytanie, wiesz co jest lepsze od budowania hotelu? Budowanie własnego miasta. I tak to się zaczęło. Ile, jak duże będzie to miasto? Proszę coś o nim powiedzieć. Jak wygląda ten projekt? Przewidujemy zbudowanie miasteczka na 5000 jednostek mieszkalnych do 2028 roku. Jeśli mamy porównać to do polskich miasteczek, no to taka powiedzmy mniejsza gmina.